Witam z tej strony Maxim1980. Dzisiaj z cyklu 15-minutówek pokażę Wam grę Hardcore Uprising. Bardzo fajna gra. Ja tutaj wlazłem na kanał Czapala. On bardzo fajne też gameplaye robi i on mnie zainspirował, żeby Wam to pokazać. Gra jest ze stajni Konami. Nie wiem, czy pamiętacie, młodsi gracze, czy pamiętają Kontrę. Taki dość duży przebój automatowy, zwane też pod nazwą Gryzor, jeżeli chodzi o automaty w Stanach. U nas nazywało się to Kontra. Bardzo fajny strzelaninkowy shooter, skrolowany taki 2D. Tutaj Konami, można powiedzieć, nie wiem czemu nie nazwało tego jakąś Kontrą HD, bo tak naprawdę jest tu dość duża zżynka, nawet po tym pierwszym, że tak powiem, riffie gitarowym, posłuchajcie. Jak ktoś zagrywał się w Kontrę, będzie wiedzieć, o co chodzi. My tutaj sobie włączymy arcade menu. Oczywiście możemy tutaj grać w dwie osoby, wybierając albo babkę, albo faceta. Dobra, wybierzmy sobie babkę i pokażę Wam, jak tutaj to wygląda. Jest naprawdę powrót do korzeni, można powiedzieć. Ja jestem zachwycony tą grą z racji tego, że swojego czasu zagrywałem się mocno na NES-ie, później na SNES-ie, także na automatach tak samo grało się dość dużo. Takie wspomnienie, można powiedzieć, nostalgia, jeżeli chodzi o ten tytuł. Zobaczcie, jak to wygląda. Nawet motyw tutaj, ten muzyczny, jest bardzo podobny. Grę oczywiście można kupić tylko i wyłącznie w formie cyfrowej w PlayStation Store. Jest to strzelanka 2D, scrollowana, gdzie praktycznie albo skaczemy, albo strzelamy, co swoją drogą nie jest aż takie proste. Możemy się też kłaść na ziemię. Ja tutaj postaram Wam się ten pierwszy level tutaj na wizji przejść. Zobaczymy, czy mi się uda. Czy mam jeszcze skilla z czasów automatu. Jak widzicie, tutaj jest trochę łatwiej. W Kontrze ginęliśmy praktycznie od pierwszego lepszego dotyku czegokolwiek. Tutaj mamy to podzielone na paski. Facet ma 3 paski, babka ma 2, jeżeli chodzi o życie. Te strzelające kapsuły wyrzucają nam właśnie różne rodzaje broni. Broń oczywiście analogicznie też są takie jak w Kontrze. Zasuwamy do przodu. Starając się nie dać zabić. No i padłem, pierwsze życie. Dość ciężko mi się tutaj skupić i gadać, ale mam nadzieję, że tutaj przejdziemy ten pierwszy level, że zmieszczę się w tej 15-minutówce. Bardzo fajnie wgra się w to w dwie osoby. Ja pamiętam, grając w Kontrę, praktycznie grało się, znało się te plansze na pamięć. Przechodziło się nawet bez straty jednego życia. Choć był to bardzo trudny tytuł, a tutaj widzę, że kiepszę to straszliwie. Tak mówię, wbrew pozorom gra wcale nie jest łatwa. Tak jakby się wydawało. No i znowu padłem. Kontynuujmy. Czyli zaczynamy od początku. Dla fanów właśnie takich starych produkcji scrollowanych, właśnie dwuwymiarowych strzelań, bardzo polecam tą grę. A reszta graczy, młodszych graczy, niech sami zdecydują, czy chcą grać coś takiego. Takie przypomnienie z oldschoola. Cały czas tylko zastanawiam się, dlaczego właśnie Konami tutaj nie nazwało tej gry jakoś Kontra HD, Kontra Revolution, czy tam w tego stylu, w tym stylu, jak mają to zazwyczaj. Przeważnie w swoim wachlarzu tytułów firmy, które chcą zarobić na starociach, na remake'ach różnych i tego typu akcjach. Dobra, teraz mi już idzie trochę lepiej. Może przyzwyczaiłem się tutaj, ale coś i tak mnie tutaj dotknęło.
Okej. Mamy machine gun. Lecimy do przodu. Dwójkę jest trochę łatwiej, bo zawsze tych celi jest mniej. Jeden pilnuje jednej strony ekranu, drugi drugiej. No i dupa. Padło mi się, ale mamy dwa życia, także nie jest źle. Niestety tak szybko się nie odwraca. Czasami, albo ja już jestem stary. Okej. Dochodzimy, można powiedzieć w cudzysłowie, do pierwszego bossa. Jakby to można było bossem nazwać. Który jest bliźniaczo podobny do tego z kontry. Gdzie musimy unikać poszczególnych tutaj elementów. Oczywiście dla dwóch graczy idzie to o wiele szybciej, bo mamy podwójną siłę ognia. Okej, myślę, że będzie koniec. Dobra, lecimy dalej. Nie ma niestety w tym momencie tutaj zmiany, jak w kontrze. Kto pamięta, to wie, jak tam to wyglądało. Przez takie prądy musieliśmy przejść do góry, co było bardzo dawno temu dość fajnie widziane. Robiło wrażenie. Teraz praktycznie na pewno by żadnego wrażenia nie zrobiło na nikim. No ale tak to kiedyś było. Próbujemy się przedzierać gdzieś tutaj dalej. A w złym momencie akurat musiałem wyskoczyć. Jak widzicie, tych przeciwników jest gęsto. Młodsi gracze, może ci, którzy lubili Metal Sludge'a, to tutaj się odnajdą. Którzy nie pamiętają kontry. Okej, lecimy dalej. Napierniczamy tutaj. Nie wiem, czy to się da tutaj rozwalić, chyba nie. Lecimy dalej. O, jakie wstawki. Coś mnie tutaj wciągnęło. Jakieś ruchome piaski. Także jest to coś nowego. Bo w kontrze czegoś takiego nie było. Mamy jakieś nowe pomysły. W stosunku tutaj do kontry. Mi by się marzyło jako starszemu graczowi, żeby ktoś kiedyś, jakaś firma, zrobiła taki zlepek takich gier. Akurat mi się padło, spróbujemy jeszcze raz, jak sobie pogadam. Żeby zrobiła taki zlepek takich naprawdę największych hitów. Ale nie żeby to wyglądało, że oferują nam 10 czy 15 tytułów. Tylko żeby tego naprawdę było sporo. No ale nikt chyba raczej nie da nam za jakąś tam mniejszą kasę czegoś takiego, szkoda. Bo z miłą chęcią kupiłbym sobie przykładowo płytkę z 50 najlepszych hitów salonowych z tamtych czasów. Nie obraziłbym się, jakby coś takiego wydali. Oczywiście z trofeami. Teraz często mamy jakieś Namco Collection lub coś w tym stylu, które oferuje nam do 10 gier, gdzie uważam, że za kwotę, którą po prostu sobie za to życzą, jest to nieopłacalne, bo te gry są naprawdę często i gęsto, nawet i w oryginalnej wersji. Tutaj musimy często skakać, bo ten piasek nas wciąga, ruchomy. Nie możemy stać w miejscu. Jak widzicie, dużo się dzieje. Mnie się bardzo podoba, ale może dlatego, że jestem stary już i za niedługo będę kupował balkonik, żeby się jakkolwiek poruszać. Kombinujemy dalej. Fuck.
No i padło mi się znowu. Jak widzicie, moje zmagania, wcześniej nie grałem, także tutaj może się będę usprawiedliwiał. Dlatego nie jestem przyzwyczajony tutaj do tego tytułu. I padam. Także tą planszę widzę akurat po raz pierwszy. Wcześniej grałem w tą pierwszą planszę tylko raz czy dwa razy przed nagrywaniem gameplaya. No ale jak wiecie, w tej chwili mam remont, więc nie mam zbyt dużo czasu na granie. Więc włączyłem na szybciocha, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Jak się tak będę bawił, to znowu zginę. I to szybciej niż mi się wydaje. Dokładnie. No i rozwalił mnie smog lecący gdzieś tam dalej. Game over. Pokażę wam, co tutaj jeszcze jest. Mamy jeszcze tutaj coś takiego jak sklep, gdzie możemy sobie spokojnie tutaj wejść do naszej ulubionej postaci, którą gramy. O, tutaj mamy jakieś CP punkty i wykupić sobie levele broni, więc z czasem na pewno będzie się grało lepiej. Jest tego, widzicie, dość trochę. Dlatego jest tego dość... jest rozwinięcie tutaj, nie jest to taka czysta kontra. Mamy tutaj też jakiś ranking, mamy opcje, a zobaczmy z głupoty, co jest w opcjach. Jak grać, ustawienia, no czyli standardowo nic ciekawego nie ma. Zobaczmy jeszcze ten Rising Mode. Na szybko. Zagrajmy tym razem facetem. Jak widzicie, planszy jest tutaj 8. No i czekamy, niech się nam to wczyta. No dość troszkę się to wczytuje, ok, jest. No i widzę tutaj w tym Rising Mode też mamy tą pierwszą planszę. Jak widzicie, facet ma 3 paski życia. Lecimy. Brakuje mi czegoś takiego, ja dość dużo potem grałem w Metal Sludge'a i brakuje mi tutaj jakiegoś noża, który atakowałby melee, gdy jesteśmy blisko wroga. Tutaj mamy jeszcze jakiś przełącznik między jakimiś mocami, których nie mam. Tutaj się bawiłem i padłem. Jak widzicie, w lewym górnym rogu zmieniają się jakieś ustawienia, nie wiem do czego to jest. Dobra, lecę dalej. Gra w tej chwili, jak się nie mylę, kosztuje coś 30 kilka złotych. 36 zł, jak się nie mylę. Czy dużo, czy mało, sami ocencie. Jak na taki tytuł. Patrzę, tutaj minuta do końca, także może ja powoli się z wami żegnam. Jak możecie, sami ocencie, czy interesuje was ten tytuł, czy wam się to tutaj podoba, czy nie. Bo tutaj na pewno będą sporne zdania. Ja się z wami żegnam, jak możecie, komentujcie, oceniajcie. Kto jeszcze nie subskrybował, subskrybujcie. Na pewno w ten sposób dajecie mi znać, że podoba wam się to, co robię i chcecie następnych filmiki. Dlatego trzymajcie się, na razie, hej, a ja tu sobie jeszcze chwilę pogram i wracam do remontu.